widzowie, zapraszam Was na wywiad z panią Marią Bodzionem, dyrektorem Szkoły Podstawowej imienia Świętej Jadwigi Królowej we Frycowej. Jakie jest pani największe marzenie jako dyrektora szkoły? Myślę, że najbardziej chciałabym, aby dzieci chodzące do tej szkoły były z tego zadowolone. Aby kiedyś w przyszłości mogły z dumą powiedzieć, to moja szkoła, to tutaj chodziłem do podstawówki. Jakie są plusy i minusy bycia dyrektorem? Nie wiem, czy to plus, czy minus, ale takim głównym aspektem bycia dyrektorem jest współodpowiedzialność za drugiego człowieka, za jego wychowanie, za to, jaką osobą będzie on w przyszłości. Czy chciałaby pani zmienić coś w naszej szkole? Takim głównym zadaniem jest regularne unowocześnianie szkoły. Niestety na przeszkodzie zawsze stoją tu pieniądze i trzeba kierować się zasadą małych kroczków. Wiem natomiast, czego na pewno nie chciałabym zmienić w naszej szkole. Was, moich uczniów, którzy z uśmiechem potrafią powiedzieć dzień dobry, którzy chętnie opowiadają o swoich sukcesach, pomagają innym i z pewnością wyrosną na kogoś wyjątkowego. Co wpłynęło na to, że wybrała pani zawód nauczyciela? Kiedy młody człowiek zastanawia się, kim chciałby być w przyszłości, powinien też odpowiedzieć sobie na pytanie, co tak naprawdę lubi robić. A ja po prostu lubię dzieci. Poza tym fascynuje mnie, jak widzę, kiedy młody człowiek zaczyna się czymś interesować, chce się czegoś dowiedzieć, chce poznać świat, a ja mogę mu w tym pomóc. Dlaczego uważa pani, że korzystanie z telefonów komórkowych w szkole nie jest dla uczniów dobre? Myślę, że przede wszystkim nie jest konieczne. Istnieje zawsze ryzyko, że uczniowie będą z nich korzystać w niewłaściwy sposób. A tego oczywiście wolałabym uniknąć. Dzieci w szkole są pod naszą opieką i to my odpowiadamy za ich zachowanie. Który z przedmiotów, których pani uczy, jest pani bliższy? Język polski czy historia? Oba te przedmioty mają ze sobą wiele wspólnego, a jednocześnie się różnią. Na języku polskim uczymy się pięknej, poprawnej wymowy, odpowiedniego zapisu. Na historii poznajemy naszą przeszłość. Jednocześnie oba te przedmioty budują w nas poczucie tożsamości narodowej, uczą nas miłości do ojczyzny. Dlatego tak naprawdę oba są mi bardzo bliskie. Czy interesuje się pani losem swoich byłych uczniów? Czy ma pani z nimi kontakt? Oczywiście, że tak. Jest mi bardzo miło, kiedy spotykam moich byłych już uczniów, a oni z uśmiechem wspominają lata szkolne. I może zabrzmi to zbyt wzniośle, ale w takich chwilach szczególnie czuję się dumna z tego, że zostałam nauczycielem. Jaki jest pani największy sukces? Mam poczucie sukcesu, kiedy słyszę pozytywne opinie o naszej szkole, kiedy ktoś docenia naszą pracę, ale chyba przede wszystkim wtedy, kiedy widzę radość ucznia, bo na przykład zrozumiał jakieś szczególnie trudne zagadnienie, albo dostał w końcu upragnioną dobrą ocenę. I tak naprawdę to jest prawdziwy sukces, zarówno jego, jak i mój. Jak wyobraża sobie pani idealną szkołę? Idealna szkoła to takie miejsce, do którego uczniowie chętnie przychodzą i w którym czują się bezpiecznie. Gdyby jeszcze miała basen, lodowisko, park trampolin i inne takie rzeczy. Cóż, i tak uważam, że najważniejsze, aby dzieci dobrze się w niej czuły. Czy ogląda pani Szkołę Ekspres i co pani o nim sądzi? Oczywiście, że oglądam. Mało tego, zawsze z niecierpliwością czekam na kolejny, nowy odcinek. Bo korzystając z okazji, chciałabym Wam serdecznie pogratulować, bo Szkoła Ekspres to naprawdę kawał dobrej roboty. Pani dyrektor, bardzo dziękuję za wywiad i zapraszam na kolejny odcinek Szkoły Ekspresu. Dziękuję bardzo.